hali przy szkole podstawowej numer 2 trwały rozgrywki tenisa stołowego. Były to warsztaty letnie zorganizowane w wyniku współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze szkołą podstawową numer 2, która udostępniła halę oraz sprzęt do gry. Zajęcia te odbyły się już czwarty raz. Organizatorem zajęć jest Tadeusz Skibiński, instruktor i sędzia, który od ponad 40 lat zajmuje się tenisem stołowym. Organizacja tego typu warsztatów daje mu ogromną satysfakcję i nie ukrywa, że chciałby kontynuować taką formę spotkań. W sportowych zmaganiach brali udział członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale również uczniowie z leszczyńskich szkół. Jak przyznają uczestnicy, międzypokoleniowej rywalizacji towarzyszyła świetna zabawa oraz wiele sportowych emocji. Do gry dołączyli się też przedstawiciele naszej redakcji.